Hej, zapraszam Was dzisiaj na filmik z testem najnowszej paletki Anastazji Beverly Hills Norvina Collection. Zobaczymy sobie, jak te cienie się spisują na tradycyjnej bazie, na nowej bazie. No i wykonam dwa makijaże. Zresztą pewnie już widzieliście te makijaże na miniaturce. Już tak nie wyglądam. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, chcecie zobaczyć, co w trawie piszczy, zapraszam do oglądania dalej. Paleta, o której mowa, wygląda następująco. Jeżeli jesteście na bieżąco na Instagramie, to myślę, że już gdzieś tam Wam się przewinęła na feedzie. To jest paleta, która jest olbrzymia. Często te rozmiary, wymiary tych rzeczy nie są dobrze odzwierciedlone przez oko kamery. Ona jest wielka. Ona jest wielkości takiego dużego blaszanego opakowania kredek, tak jak wiecie, marzenia każdego dziecka. No to sądząc po kolorach i licząc na dobrą jakość, to może być potencjalnie marzenie każdej wizerzystki albo ogólnie fana bardzo kolorowych makijaży, no bo jak widzicie, dla mnie dzienniaczek to na pewno nie będzie. I od razu już nie mówię, że tutaj wyjdzie delikatny makijaż, bo wszyscy wiemy, że delikatny nie będzie. Porozmawiajmy jeszcze chwilę na temat tego opakowania, ponieważ ono się wydaje, przynajmniej ja miałam takie odczucie, jak zobaczyłam zdjęcia tej palety, jeszcze zanim miałam ją w rękach, tak miałam podejrzenie, że to jest w ogóle podróbka, że to jest fake, że to nie jest prawdziwa paleta, którą Anastazja wypuści, tylko że wiecie, gdzieś tam w internecie ktoś sobie coś takiego zwizualizował. Ale nie, okazało się, że to jest to prawdziwa paleta, która jakby nie była w żaden sposób, a przynajmniej ja się nie spotkałam z żadną zapowiedzią, że taka paleta powstanie. Natomiast jak ją już otworzyłam, miałam w domu i właśnie trzymałam w dłoni, to rzeczywiście widać i czuć tę jakość. Ona jest ciężka, ona jest porządna, ale nie dziwię się głosom, które mówią, że wygląda tanio. Jakby wizualnie coś w tym jest, ale jak już wiecie, mamy fizycznie w dłoni, to jakby to odczucie w ogóle znika. Co do kolorów, no jest tutaj na pewno olbrzymie lustro, nie będę Was oślepiać światłami, ale zobaczcie, że to lustro jest wielgachne, naprawdę można się przy nim umalować i uczesać. A jeżeli chodzi o kolory, to wygląda to właśnie w sposób następujący. Nie będę kłamać, jak tylko zobaczyłam wnętrze, jak ją otworzyłam, to mówię, Natasza Denona. Te duże palety z Nataszy Denony wyglądają bardzo podobnie. Ale czy to jest coś złego? Nie wiem, chyba nie. Po prostu, wiecie, pierwsze co mi się skojarzyło. No ale na ile sposobów możemy przedstawić paletę cieni, prawda? I zestaw kolorystyczny jest jakby jest fajny, przynajmniej mi się podoba. Jestem ciekawa bardzo tych neonów i będę, myślę, testować na jednym oku. Ale jestem zaskoczona faktem, że mamy tutaj tak dużo fioletów. Zobaczcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć fioletów matowych, no ten taki jest na pograniczu fioletu, no to troszkę jest dużo, prawda? Tym bardziej, że przeważnie kolory, które mamy na powiece, jeżeli to są już takie drobne różnice w tych odcieniach, to jest w ogóle niezauważalne, ponieważ zależnie od tego, co nałożycie dookoła, jaki cień będziecie tym blendować i tak dalej, to on może wyglądać dokładnie tak samo. Tutaj można było zdecydowanie bardziej poszaleć, a nie dawać tutaj sześć fioletów do palety. No ale to jest tylko moje osobiste zdanie. No dobrze, słuchajcie, w tej kolekcji, przynajmniej w paczce PR-owej, oprócz tej palety, miałam jeszcze bazę pod cienie, Eye Primer, też z Anastazji Beverly Hills. I zrobimy tak, że na jednym oku nałożę cienie na moją tradycyjną bazę. Wszyscy wiemy, jaką bazą, co będzie tą bazą. A na drugim oku nałożę tę bazę i też zobaczymy, wiecie, jak te cienie będą się zachowywały. Także co? Wiemy, jaki jest plan. Ja się wygadałem, jeżeli chodzi o moje pierwsze odczucia. Robię zbliżenie i przechodzimy do malowania. Do mojego komfortu pracy pod okiem zrobiona jest obsypka, a na powiekę leci oczywiście Corrector Collection Lasting Perfection. Na łuku brwiowym jest też już kolor beżowy, bo przy takich odcieniach to rzeczywiście ta czystość musi zostać zachowana i jedziemy od razu z grubej rury kolor A3, czyli fiolet, skoro tak lubimy fiolety w tej palecie. To zobaczmy, jak one się zachowują. A zewnętrzny kącik to jest takie miejsce, które jest dość ciężkie dla cieni. I jeżeli cień ma kłopoty z pigmentacją lub z przyczepnością, to tutaj właśnie będzie to zauważalne. No i chyba wykrakałam, bo choć pigmentacja tych cieni jest olbrzymia, a nawet nie cieni, tylko prasowanych pigmentów, bo tak są podpisane z tyłu cieni, z tyłu palety, to ja tutaj widzę niekonsekwencje w pigmentacji. Czyli jedne miejsca są jaśniejsze, inne są ciemniejsze.
akurat taki pędzelek, jakim nakładam ten cień, czyli taki mały, puchaty pędzel do blendowania, to jest najbardziej optymalna opcja aplikacji cienia. No może jakiejś tragedii nie ma, chyba nie ma plam, przynajmniej teraz tego nie widzę. Inaczej to widzi kamera, a inaczej wiecie ja w lustrze, kiedy tutaj się mrużę. Ale na bank moja powieka będzie zafarbowana. I jedziemy z tym samym pędzlem i od razu zanurzam pędzel w neonowym różu, czyli kolorze A5. I tutaj jestem absolutnie pod wrażeniem. W ogóle nie ma pudrowości. Wow. No, przy neonowych cieniach taka jakość i taka konsystencja, którą wiecie, teraz ja czuję po prostu podczas pracy, no to jest niespotykana rzecz. No ten kolor kocham. Może nie jest to dzienniaczek, ale wow, ależ on się blenduje pięknie. I nie mam w ogóle obaw, że jeżeli dotknę pędzlem do cienia, który już się przykleił do powieki, to go zabiorę. A często właśnie z matowymi cieniami tak jest. Że jak już coś się przyklei, to już jest, patrz na mnie, ale nie ruszaj mnie, a tym bardziej nie dokładaj i nie blenduj. A tutaj można się normalnie tym bawić, jak tylko w duszy zagra. I ja jeszcze takie słówko może na temat tego makijażu, bo ja przy takich właśnie paletach bardzo kolorowych lubię robić takie proste technicznie makijaże, czyli właściwie jeden, drugi, trzeci kolor, wiecie, wszystko się przechodzi, czyli zwykłe cieniowanie tak naprawdę, bo wtedy najbardziej widzę, jak te cienie się zachowują. Mam wtedy najlepszy podgląd na to właśnie, jakie te cienie będą w pracy. I jeżeli one będą się dobrze zachowywały podczas takiego najprostszego blendowania, no to wiadomo, że przy, nie wiem, cut crease'ach, czy nie wiem, czym innym nie będę miała problemu i nie będzie nagle jakiejś niespodzianki. Ale ten róż jest niesamowity. No zobaczcie, to się samo wyblendowało tak naprawdę. Spróbujmy uratować ten pędzel przed totalnym zafarbowaniem i nałóżmy biały, chciałam powiedzieć. To jest kolor C1. Czyli po prostu biały. Ależ... What? No chyba najbardziej napigmentowana biel, jaką widziałam. Muszę go troszeczkę zdelikatnić. No dobra, teraz już to wow opadło. Ale to pierwsze przyłożenie, no miało moc. No już chyba nie. To, jak to wszystko się może zmienić w ciągu kilku sekund? Mój pędzel się troszeczkę rozczapierzył do tego, że między kolorami wycieram go bardzo energicznie w ręcznik. I może nie do końca jest to dobra dla pędzli, dlatego nie róbcie tego w domu. Ale właśnie chciałabym po prostu ograniczyć ilość dogłębnie zafarbowanych pędzli, bo takie mocne właśnie pigmenty często to robią. A że 07 to jest jeden z moich ulubionych kształtów do robienia wszystkiego tak naprawdę, no to pomyślałam, że uda mi się to zrobić wszystko jednym pędzlem, ale zaczynam tracić tę wiarę. No i ten biały jest właśnie z tej gwardii patrz na mnie, ale mnie nie dokładaj. Mam nadzieję, że to widzicie, jak on w tym miejscu, gdzie tylko za pierwszym razem przyłożyłam pędzel, ma inny kolor, jakby bardziej przebija moja skóra pod spodem, a tutaj wszędzie dookoła on jest zmieszany z różowym. Dodam tylko jeszcze tego trochę różowego właśnie na tej krawędzi. No, nie wygląda to źle. Trzeba przyznać, że nie wygląda to źle. Blendują się naprawdę fajnie. A tutaj dodam kolor C4, czyli taki zgaszony burgund, ale... I nakładałam go teraz czystym pędzlem. Zobaczcie, że on wygląda bardzo podobnie do tego, który jest w załamaniu, w zewnętrznym kąciku.
Chociaż nie, na kamerze chyba wygląda troszkę inaczej, ale na żywo ciężko jest je rozróżnić. No i mam teraz straszną granicę, więc muszę też szybko tutaj rozblendować. No tak, tego cienia mogłoby tutaj nie być i w ogóle by nikt tego nie zauważył. Sięgam po neonowy pomarańcz, czyli E2. I spróbuję go tutaj dobudować w załamaniu, żeby zwiększyć różnicę między tymi kolorami. Kolory łączą się bardzo ładnie, ale wydaje mi się, że po prostu jest za dużo bardzo podobnych kolorów w tej palecie. Co natomiast zasługuje na wzmiankę i na plus, to fakt, że przy tak mocnej pigmentacji i przy matowych cieniach tym bardziej, tutaj ten osyp jest naprawdę minimalny, ale wiecie, że ja się nie patyczkuję z cieniami i ja z nimi pracuję totalnie swobodnie, no bo właśnie mam ten osyp zrobiony. Więc jeżeli nawet coś tutaj się oprószy, to nic się nie dzieje, a naprawdę ten osyp jest bardzo mały w porównaniu do innych matowych cieni. To jest kolor C5. Ale on nie jest aż tak intensywny, jak oczekiwałam, więc dodam odrobinę czerni w zaznacznym kąciku. No, szału nie ma, zobaczcie. No to nie przymierzając, czarny cień z mojej palety za 50 zł zachowuje się lepiej. On odpada normalnie. Co to się zadziało? Zrobiło mi się to jakieś takie błotko. I teraz próbuję to zakryć tym znowu cieniem C5, czyli tym brązem. Ale brzydkie to jest. No dobra, to ten sam fiolet, który poszedł na górną powiekę na zewnętrzny kącik. Może tak to uratujemy. Słuchajcie, jestem w stanie zakryć czerń fioletem. No to jest precedens. Tego nie powinno mi się udać zrobić. Jak nakładacie już czerń na makijaż, to ona powinna być nieodwoływalna i niezaprzeczalna. Tutaj no nie jest to zjawisko, którego oczekiwałam. No dobra, jak się trochę pomodlimy i trochę potrzymamy kciuków, to coś z tą czernią można zrobić. Ale tylko tak delikatnie przykładając ją do skóry, żeby przypadkiem jej znowu nie zabrać na pędzel. No to nie jest czerń, którą ja oczekiwałam w palecie Anastazji. Miałabym ochotę dodać jakiś błysk w wewnętrznym kąciku na dolnej powiece, ale te błyskotki z palety jakiegoś tam szału nie robią, wiecie. W tym momencie, no to są po prostu zwykłe perłowe cienie. To nie jest coś, czego bym oczekiwała w 2019 roku. Słuchajcie, no takie, to nawet nie są te takie metaliczne wykończenia z Anastazji. Nie pamiętam, jak one się nazywają. No ale dobra, coś wybiorę. Ale żeby było fair, potraktuję tę błyskotkę tak, jakbym potraktowała każdy inny cień na wewnętrznym kąciku. Czyli najpierw nakładam bazę pod pigment z Revolution. I na to cień E1 wydawał mi się najbardziej ciekawy. No to po przyklejeniu rzęs i po wyblendowaniu jeszcze od dołu pudrem, tak wygląda skończony makijaż. Pomimo kilku czkawek, no to myślę, że wyszło całkiem fajnie. Także przechodzimy do drugiego oka i tutaj, jak mówiłam wcześniej, najpierw nałożę sobie ten primer z Anastazji, który o dziwo ma kolor. Zapomniałam zrobić sobie obsypkę pod okiem, ale to zaraz zrobię. Obsypka zrobiona, łuk brwiowy zmatowiony, to przechodzimy do cieni i zaczynam od czerni. Chcę sprawdzić, jak ona się tak naprawdę zachowuje nałożona na mokrą bazę. No na pewno osypuje się bardziej niż fiolet lub jakikolwiek inny cień, którego używałam po tamtej stronie. Ale nałożony na mokrą bazę jest chyba okej. Na razie z mojej perspektywy nie widzę, żeby znikał. Trochę mnie poniosło w tamtą stronę z cieniowaniem.
Także teraz nakładam czerwony, czyli kolor D3. Spróbujmy E4, czyli taki neon, neon. No i teraz na środku powieki aż się prosi dać coś błyszczącego, tylko że wydaje mi się, że jak teraz coś spróbuję przyklepać, to mi się po prostu to nie przyklei. I to nie będzie wina cieni, tylko wiecie, nakładam błysk na mat. No, jest takie poprawne, ale bez rewelacji. Natomiast no, to nie jest jakby zarzut w stronę tej palety, bo to by się stało z każdymi błyszczącymi i matowymi cieniami. Także jakby ktoś chciał teraz nałożyć jakiś mocny blask na środek powieki, to by musiał najpierw nałożyć miękką, mokrą bazę i na to dopiero cień, ale powiem szczerze, że jakoś nie jestem zła na ten delikatny blask na środku powieki. Myślę, że jest ok. Próbowałam dać ten czarny na dolną powiekę, na zewnętrzny kącik, ale jak widzicie, mam wielką dziurę, więc dodam odrobinę tej bazy i na to dołożę jeszcze odrobinę czarnego. A na środek powieki D1. Czyli taki musztardowy. I blask na wewnętrzny kącik. Najpierw nałożę znowu trochę bazy. I C2. Kolorek C2, który się nie przykleja do bazy. On po prostu, zobaczcie, przy dotyku pędzlem po prostu odpada. No dobrze, daję mu równe szanse i nałożę jeszcze troszkę tylko tutaj na środek bazy pod pigmenty z Revolution. I jeszcze raz C2. No, kolosalna różnica. Tak wyglądają skończone makijaże. Przykleiłam troszeczkę inaczej rzęsy na jednym i na drugim oku. Na lewym rzęsy są przyklejone od dołu i to jest cały pasek, a na prawym jest to tylko połówka i przyklejone od góry, także oprócz tego jak kształtem pociągnięty jest kształt makijażu, to jeszcze rzęsy je różnią. No i właśnie, który się Wam podoba bardziej, to już Wy zdecydujcie. Mnie chyba bardziej ciągnie do tego mniej oczywistego, czyli czarno-czerwonego. Coś w sobie ma ten makijaż. Może jest mniej użytkowy, ale jakoś mi się, nie wiem, bardziej chyba podoba. A jeżeli chodzi o moje spostrzeżenia co do tej palety i czy wydaje mi się, że to będzie dobra inwestycja, to wiecie co? Nie wiem, jaką ona jeszcze ma cenę, bo szukałam jej w internecie, ale nigdzie jej nie ma, nawet na stronie Anastazji. 26 sierpnia jest premiera tej palety. I podejrzewam, że cena tej palety będzie wyższa od normalnych palet z Anastazji, no bo ona jest większa, jest więcej kolorów i to są prasowane pigmenty, a nie cienie. Ale po pierwsze, żeby Was ta paleta zadowalała, to musicie lubić fiolet. Musicie bardzo lubić fiolet. Ja bardzo lubię fiolet, ale to już jest dla mnie trochę za dużo. Złapałam się w pewnym momencie na tym, że ja nie mam pojęcia, jak mam umalować to drugie oko, żeby znowu nie wykorzystywać żadnego fioletowego cienia. I żeby te, wiecie, te kolory do siebie jakoś tam pasowały w miarę, a nie żeby to było od czapy i nawet nieprzemyślane umiejscowienie, tak? No bo wiadomo, mogę nałożyć blask na całą dolną powiekę, ale to nie zrobi mi żadnego kształtu, ani nie zobaczę, jak się blendują, no bo tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, cienie błyszczące zawsze jesteśmy w stanie ograć albo na bazie z korektora, albo na bazie pod pigmenty, a to cienie matowe świadczą o tym, czy ta paleta jest fajna i dobra w pracy, a przynajmniej tak według mnie jest. I okej, cienie są fajne, tematowe, ale też zależnie od koloru i zaskakująco, te neonowe, czyli A5 i E4 są bardzo dobre. I takie neonowe kolory przeważnie sprawiają problemy, no bo nie chcą się przyklejać, tak, są bardzo kredowe. A te właśnie takie nie są. O dziwo. A cienie, które bardzo łatwo jest dobre osiągnąć, czyli na przykład ten matowy czarny, dla mnie przynajmniej jest rozczarowujący. I tak samo ten ciemny brąz, czyli C5, chociaż na swatchu jest bardzo obiecujący i bardzo wydawało się przyjemny, to na dolnej powiece nie bardzo robił wrażenie. Więc to jest takie przewrotne. No i te cienie błyszczące w tej palecie są takie, no są, po prostu są to perły. Są to perły, które niczym się nie wyróżniają i znowu to powtórzę, ja jestem już popsuta, jestem rozpuszczona przez cienie z Glam Shopu, przez turbopigmenty, którym mało co dorównuje.
I one robią rzeczywiście efekt wow. A tutaj nawet tego efektu wow nie ma, no bo to jest, wiecie, no wow, fiolet, róż, złoto, które są po prostu cieniami perłowymi. A z kolei z drugiej strony, gdyby tych fioletów tutaj nie było, no to ta paleta, jakby wiecie, nie było tych dwóch rzędów, to ta paleta wtedy jest taka średnio przemyślana. Bo też są dwa żółte, jeden musztardowy, drugi jest jasny żółty, chociaż na kamerze wydaje się o wiele jaśniejszy. Myślę, że na powiece będą podobnie wyglądały, zwłaszcza, że ten żółty jest na mojej dolnej powiece i ledwo co się odznaczał. Mam bardzo dużą zagwozdkę, jeżeli o tę paletę chodzi. W momencie, kiedy kiedy malowałam jeszcze to lewe oko, to sama sobie skojarzyłam, że moje reakcje są bardzo podobne do palety tej z Kobo, którą też ostatnio testowałam, Midnight Wonders, zapomniałam nazwy przez chwilę, tylko że wiecie, tamta paleta kosztuje, będzie kosztowała ułamek ceny tej palety z Anastazji i tamta wydaje mi się, że bardziej przemyślana i jakby z perspektywy wizerzysty i tego, jak się będziecie pakować do kufra, bardziej poręczna, bo też możecie, wiecie, przewrócić się drugą stronę opakowania i trzymać jedną samą paletę, a tutaj tego lustra już w żaden sposób się nie pozbędziecie, bo na prosto to jest maksymalnie, jak ona się otwiera, tak? No zresztą to jest paleta plastikowa, a nie tekturowa, więc można by się tego spodziewać. Jest bardzo dużo kolorów, które z kolei nie są też za bardzo zróżnicowane. I choć matowe są w porządku i są bardzo przyjemne w blendowaniu i niesamowicie mocno napigmentowane, to czy to jest paleta, po którą ja będę sięgać, kiedy będę chciała zrobić coś wow? Pewnie nie, bo sięgnę po Kobo i po Turbo Pigmenty. Wiecie, co chyba problem polega na tym, że my na rynku kosmetycznym w Polsce jesteśmy już właśnie rozpuszczeni przez dobre, rewelacyjne polskie produkty, które nie rozbijają banku. Także nie jestem w stanie Wam powiedzieć, jaką mam opinię na tej palety. Nie jest zła, ale nie jest dobra. Nie jest rewelacyjna. O, na pewno. Dobra jest. O, chyba ogólnie zmierzam do tego, że ona jest taka po prostu mech. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie na temat tej palety, czy ona skradła Wasze serce pod względem wizualnym, czy macie ją może fizycznie u siebie, kupiliście na jakiejś przedpremierze, czy właśnie macie z paczki PR-owej i Wy ją kochacie? No nie wiem, dajcie mi znać, może ja się mylę, może po prostu nie widzę czegoś, co Wy mi przetłumaczycie. Czekam na Wasze komentarze. Na dzisiaj to już wszystko. Oczywiście w opisie pod filmem znajdują się wszystkie informacje na temat kosmetyków, których dzisiaj użyłam, czyli zarówno palety, jak i mojego makijażu bazowego, czyli podkład, korektor, puder, brwi i tak dalej. Tam w opisie również są informacje na temat moich paznokci czy zegarka. Tam jest zawsze wszystko, także do opisu Was zapraszam serdecznie. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam jeszcze o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, a dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają. Ostatnio pojawiły się takie dwa, no i zobaczcie, czy tutaj nie ma czegoś, co by Was interesowało. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!